W roku 1594 czterech Anglików poniosło śmierć za wyznawanie wiary rzymskokatolickiej. Jan Speed za pomoc świadczoną książętą, ksiądz Jan Boste, ksiądz Jan Ingram i ksiądz Jerzy Swalwol. Nazywa się ich męczennikami z Durham. Jan Boste. Urodzony w roku 1514, kształcił się w Kolegium Królowej w Oksfordzie, gdzie otrzymał stypendium. Ukończył studia ze stopniem magistra. Otworzyły się przed nim wówczas wspaniałe perspektywy. Porzucił jednak wszystko i przyłączył się do Kościoła Rzymskokatolickiego. Miał wówczas 22 lata. W roku 1580. Uzyskał w Rems święcenia kapłańskie, po czym powrócił do Anglii. Pracował tutaj, osiągając niemałe sukcesy z taką gorliwością, iż jeden z hrabiów, władający wówczas na północy kraju, cenił go o wiele wyżej niż wszystkich innych księży w całym okręgu. Po kilku latach, na skutek zdrady, został schwytany niedaleko Durham. Odesłano go do Londynu, wtrącono do Tower, i oddano okrutnym torturom, które sprawiły, że do końca życia pozostał kalekom. Nie zdołano go jednak zmusić, by wydał swoich przyjaciół. W końcu postawiono go przed sądem w duram. Razem z nim oskarżono nawróconego protestanckiego duchownego Jerzego Swalwal. Podczas rozprawy zachwiał się w wierze. Zdecydowanie. Śmiałość i pogoda ducha Jana Bosta sprawiły, że odzyskał spokój i pewność przekonań i nie bał się już złożyć publicznie wyznania swojej wiary. W kilka dni później został umęczony Jan Boste. Został skazany również i stracony 24 lipca 1594 roku. W czasie egzekucji modlił się nawet za swojego kata. Jan Ingram kształcił się w nowym kolegium w Oksfordzie, po czym nawrócił się i studiował w Rems i w Rzymie, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1589. W roku 1592 został wysłany w misji do Szkocji. A pod koniec roku 1593 schwytano go i przewieziono do Londynu. Chociaż został poddany okrutnym torturom i stanowczo odmówił zdradzenia przyjaciół, do współwięźniów pisał listy dodające im odwagi. W dwa dni później, po śmierci Jana Boste, powieszono go. Ciało jego zostało poćwiartowane. Wszyscy czterej zostali beatyfikowani. 1929 roku. Boże, który pozwoliłeś, by Twoi błogosławieni męczennicy wyznawali wiarę w Ciebie i głosili Twoją chwałę, pomóż nam skorzystać z ich przykładu i spraw, by wspomagały nas ich modlitwy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.